Cześć, witajcie w kolejnym filmie z serii A co to? Czyli serii, w której pokazuję Wam różne produkty do rękodzieła. Dzisiaj przedstawię Wam ostatnią masę podesłaną przez sklep Iwankowy, a będzie to Hearty Soft. Jednak zanim Wam o tej masie opowiem, to bardzo chcę przeprosić Panią Katarzynę Iwańską, która podesłała mi nie tylko tę masę, ale i inne masy, które już mogliście zobaczyć na moim kanale. Bardzo przepraszam Pani Kasiu, że tak długo trwało nagrywanie tego filmu. Mam nadzieję, że mi to Pani wybaczy. A skoro już jestem przy Pani Kasi, to niedawno wyszła książka Pani Kasi, która nazywa się Kalendarium Rękodzielnika – Zbiór prac projektowych. W tej książce znajdziecie aż 21 projektów, oczywiście z opisem procesu twórczego krok po kroku. Są to projekty związane z różnymi świętami, począwszy od Dnia Babci i Dziadka, a skończywszy na Bożym Narodzeniu. Książka zawiera 88 stron, jest oprawiona w miękką, foliowaną okładkę. Ja na pewno ją kupię i niedługo Wam ją zrecenzuję. Natomiast bez jej kupowania i czytania jestem przekonana, że ta książka jest na wysokim poziomie i w ciemno Wam mogę ją polecić. Oczywiście tę książkę kupicie w sklepie Iwankowym, ja ją podlinkuję w prawym górnym rogu i na dole w opisie. Poza tym w sklepie Iwankowym znajdziecie mnóstwo produktów związanych z rękodziełem, na przykład druty aluminiowe, główki gipsowe, świetne masy lalkarskie, których część miałam okazję testować na kanale. Oczywiście linki zostawię Wam w prawym górnym rogu i na dole w opisie. Poza tym w sklepie kupicie także farby akrylowe, szablony, dodatki, kleje i wiele innych ciekawych produktów do rękodzieła. Dodatkowo nadal są prowadzone warsztaty online z utwardzania tkanin. Także tyle tytułem wstępu, a ja już wracam do masy Hearty Soft o kolorze białym. W opakowaniu znajduje się 200 gram tej masy. Muszę Wam powiedzieć, że ona jest bardzo leciutka. Jest to masa, z której ja jeszcze nigdy nie tworzyłam, natomiast widziałam wiele prac na internecie, na YouTubie i na innych portalach wykonanych właśnie z tej masy. Opakowanie bardzo trzeszczy, jak słyszycie. Jest to kolejna masa z Japonii. Także tak wygląda w opakowaniu. Nie będę zatem przedłużać, otworzę ją i wspólnie sprawdzimy, jak ona się prezentuje w środku i jaką ona ma konsystencję. W środku jest bardzo ładnie biała. I powiem Wam, że nie jest tak miękka, jak myślałam, że będzie. Co akurat dla mnie jest plusem, bo ja nie przepadam za bardzo miękkimi masami. Także urwę kawałek, może nawet trochę większy. Oczywiście takie masy pamiętajcie, że po otwarciu należy trzymać w woreczkach strunowych, żeby one nam nie wyschły. Także ja tę masę od razu wpakuję do woreczka i za sekundę do Was wracam. Okej, jestem już z powrotem, także sprawdźmy, jaka ona jest w palcach. Jest miękka, to fakt, ale nie jest tak bardzo miękka, jak myślałam, że będzie. Ale nie jest to miękkość, która może przeszkadzać. Ja tak często mam z miękkimi masami, że jeśli dana masa jest zbyt miękka, to jednak trudno mi się z niej tworzy. Jak widzicie, delikatnie się rozciąga. I powiem Wam, że w konsystencji troszkę mi przypomina Fimo. Nie klei się do palców, jak widzicie też tych palców nie brudzi. Z tego co wiem, ta masa jest idealna do tworzenia kwiatów, co i dzisiaj ja sprawdzę. Jestem niemal pewna, że nie będę miała problemu, żeby zrobić cienką kluseczkę, ale dla pewności to sprawdzę. I tak jak myślałam, nie mam z tym żadnego problemu. Czy ta kluseczka będzie się wyginać? Jak widzicie, nie mam z tym problemu. A masa nigdzie mi nie popękała. Ja może Wam to pokażę na większym przykładzie. Także jeszcze raz to sprawdzę, żeby było to lepiej widoczne. I tutaj nic mi nie pęka, to mi się bardzo podoba, że ta masa nigdzie mi tutaj na brzegach nie pęka. I nie mam problemu ze zrobieniem takiego zawijasa. Tak jak wspomniałam, tę masę najczęściej używa się do tworzenia kwiatów, dlatego też i ja kwiat z niej zrobię. Zanim kwiat wykonam, to jeszcze nadam masie kolor. Tym razem po raz pierwszy użyję profesjonalnych barwników do mas. Oczywiście wezmę sobie jeszcze większy kawałek masy. Sprawdzę sobie na foremce, czy tyle mi wystarczy. Chyba tak. Może jeszcze trochę.
Nigdy nie korzystałam z takich barwników, ale jestem pewna, że będą barwić dłonie, dlatego też założę winylowe rękawiczki. Ja bardzo nie lubię mieć na dłoniach rękawiczek, ale z drugiej strony bardzo nie lubię też mieć czerwonych palców, a jestem niemal pewna, że ten barwnik na pewno zabarwiłby moje palce na czerwono. Także wyciągnę sobie odrobinę tego barwnika. Nigdy nie korzystałam z takich barwników, więc nie wiem, ile barwnika będzie mi potrzeba. Najwyżej będę sobie dodawać go. Mam nadzieję, że tyle mi wystarczy. Następnie dodaję odrobinę niebieskiej i łączę. Chyba tutaj jednak użyję pędzelka. Mam nadzieję, że po połączeniu te dwa kolory dadzą mi kolor fioletowy, bo właśnie taki chcę uzyskać. Ok, zamiast fioletowego bardziej tutaj podchodzi mi bordowym, więc dodam jeszcze niebieskiego. Zazwyczaj do barwienia używam suchych pasteli albo farb. Teraz połączę Hardy Free i mój barwnik. Miał to być co prawda kolor fioletowy, ale wyszedł bardziej kolor bordowy. Jak na razie masa nie zmienia swojej konsystencji, ale ładnie pokrywa się kolorem. Jeszcze trochę wymieszam. Jak widzicie, jest bardzo ładny, jednolity kolor. A masa nie zmieniła swojej konsystencji. Także teraz umyję te rękawiczki i ponownie do Was wrócę. Jestem już z Wami z powrotem, barwnik zszedł bezproblemowo, dlatego też uznałam, że będę tworzyć dalej bez rękawiczek. Pierwsze co robię, to masę rozwałkowuję. Rozwałkowuję ją dosyć cienko. Jak widzicie, nie mam z tym żadnego problemu, masa mi nigdzie nie popękała. Jeśli chodzi o same płatki, to je będę wykonywać używając wykrawaczki serduszko. Myślałam, że zmieszczę tutaj więcej serduszek, ale niestety tylko 4 wejdą. Pozbywam się oczywiście nadmiaru masy. Jak widzicie, nie mam z tym żadnego problemu. Masa bardzo ładnie odchodzi. Następnie zwilżonym palcem wyrównuję brzegi. Jak widzicie, nie przykleiła się do podłoża i to mi się też bardzo w niej podoba. Następnie zrobię na niej teksturę. Na początku powierzchnię zwilżam i używając takiego narzędzia bardzo delikatnie przejeżdżam po płatku. Staram się pokryć całą powierzchnię. I tak samo robię z pozostałymi. Jak widzicie, masa się nie roluje, nic się tutaj z nią nie dzieje. Chwilkę teraz czekam, aż płatki przeschną i zaraz będę kontynuować. Masa przeschła, więc kontynuuję. Delikatnie znowu podważam i biorę duże narzędzie kulkowe. Dzięki któremu lekko deformuję płatek. Owijam płatek wokół patyczka. Tak samo robię z pozostałymi płatkami. Ponownie używam dużego narzędzia kulkowego i dokładam do pozostałych dwóch. Nie będę wyginać ostatniego płatku, tylko od razu go dołożę. Nie będę go już formować, uformuję go, gdy go doczepię. Muszę te płatki bardziej ze sobą docisnąć. Okej, już prawie. I ściągnę na razie z patyczka ten kwiat i od dołu go poprawię. I teraz będę wyrównywać jego powierzchnię.
i umieszczam go w słoiczku. Następnie poczekam, aż masa wyschnie i wrócę do Was, żeby kontynuować. Miałam do Was wrócić dopiero, kiedy kwiat wyschnie, ale został mi jeszcze spory kawałek tej zabarwionej masy. A że bardzo mi się spodobało tworzenie kwiatów, to zrobię jeszcze kilka. Sama jestem w szoku, dlatego że ja bardzo nie lubię robić kwiatów i zdecydowanie wolę robić innego typu figurki niż kwiaty. Natomiast ta masa jest tak przyjemna i tak fajnie mi się z niej tworzy, że postanowiłam jeszcze parę kwiatków dorobić. Brzegi zaczynam ściskać do siebie. Troszkę to teraz przypomina rozgwiazdę. Z tej masy bardzo przyjemnie się tworzy, nie ma problemu, żeby ją wyginać, ona nigdzie nie pęka i to jest bardzo duży plus. Dodatkowo to, czego Wam jeszcze nie powiedziałam, to to, że ta masa jest w zasadzie bezwonna. Co prawda ona ma swój zapach, ale on jest wyczuwalny tylko wtedy, kiedy bardzo blisko się do tej masy zbliżymy. Jeśli Was ciekawi, czym ona pachnie, to powiem Wam, że ona pachnie octem. Jak widzieliście, umieściłam gotowy kwiat na wykałaczce i na razie go odstawiłam. Tym razem płatki bardzo delikatnie ze sobą ściskam. Ten kształt umieszczę od dołu. Ponieważ ten płatek widzę, że nie bardzo chce się przykleić, to go przykleję klejem. I tak na razie wygląda kwiatek, który teraz odstawiam do wyschnięcia. Jestem pewna, że z tej masy może tworzyć każdy, zarówno osoba, która wcześniej nie miała żadnego doświadczenia z masami wyschającymi, czy z jakimikolwiek masami, ale też i taka, która wcześniej lepiła z Fimo, a teraz chciałaby tworzyć z mas, które wysychają na powietrzu, dlatego że ta masa, tak jak Wam mówiłam, ma bardzo zbliżoną konsystencję do Fimo. Z tego co widziałam na filmach, to ta masa też jest bardzo elastyczna po wyschnięciu. Tym razem postępuję inaczej, dlatego że na środku robię wgłębienie na każdym płatku. Następnie płatki zawijam do środka. Następnie biorę mniejsze narzędzie kulkowe i kształt umieszczam na nim. Końcówkę kwiatka wydłużam i zdejmuję. A następnie kwiat nabijam na wykałaczkę i odstawiam do wyschnięcia. Tak samo zrobiłam kolejnego kwiatka i zostały już tylko dwa. Tym razem używam większego narzędzia kulkowego. Ostatnie co robię, to płatki delikatnie ze sobą przybliżam. I zabieram się za kolejny kształt. Robię go tak samo jak pierwszy, jednak tym razem przybliżam do siebie bardziej płatki i umieszczam ten nowy kształt w środku poprzedniego. Bardziej ściskam płatki do środka. Ostatnie co robię, to nabijam kwiatek na wykałaczkę, a następnie jego tył wydłużam. I odstawiam kwiatek do wyschnięcia. Nie będę Wam oczywiście wszystkich kwiatków pokazywać, wracam do większego kwiatu i będę pogrubiać końcówkę. W tym celu przyklejam kolejny kawałek masy i teraz będę go musiała bardzo dobrze scalić z pozostałą masą. Zaczynam od zwilżonego pędzelka, a potem zmieniam narzędzie na duże narzędzie kulkowe. To jest bardzo ważny etap i jeśli źle to zrobię, to niestety będzie widać to, że ten kawałek jest doklejony. Dlatego bardzo dokładnie staram się zatrzeć wszelkie granice. Ponownie odstawiam kwiaty do wyschnięcia i widzimy się, jak już wszystkie kwiatki wyschną. Jestem już z powrotem, kwiaty już są suche, więc będę kontynuować. Pokażę Wam najpierw, jak wygląda ten duży kwiat. Tak wygląda jego dół. A tak góra. Ten kwiatek jest bardzo leciutki. W dotyku jest gładki i przyjemny. Jeśli chodzi o teksturę, to jak sami widzicie, jest ona widoczna, natomiast jest bardzo delikatna. Na kamerze mniej ją widać niż w rzeczywistości, niestety. Mam nadzieję, że ten kwiatek zejdzie z tego patyczka, bo mam na niego pomysł. Sprawdzę, czy te płatki są elastyczne. I jak widzicie, są. Nie chcę tego robić za mocno, żeby sobie tego nie złamać. Kwiatek się nie łamie i wraca do pierwotnego kształtu.
Masa nigdzie się nie połamała, także super. A teraz sprawdzę, czy ten kwiatek zejdzie z tego patyczka, bo na tym mi bardzo zależy. Okej, rusza się. Może spróbujmy go ściągnąć. Obawiałam się tego, że on nie zejdzie i będę miała problem. Ale zszedł. I super, bardzo mnie to cieszy. Dlatego, że ja go połączę ze spinką do włosów. Ale najpierw zrobię środek. Tym razem do zabarwienia masy użyję suchej żółtej pasteli. Pierwsze co robię, to ją proszkuję. Oderwałam już hard i soft i łączę z pastelą. Tym razem połączę ją tylko w taki sposób. Następnie tworzę teksturę. Muszę jeszcze skrócić ten element. Teraz już idealnie on pasuje. Jeszcze delikatnie masę wygnę. Na razie pręcik wyciągnęłam z kwiatu, dlatego że najpierw połączę go ze spinką do włosów. Aby to wszystko połączyć, użyję dwuskładnikowego kleju Poxipol. Oddzieliłam równe porcje kleju, a następnie je mieszam. Smaruję końcówkę mojej wsówki. Myślę, że gdzieś dotąd będę wkładać kwiat. No i czas, abym złączyła pręcik i wsówkę. Tak to na razie wygląda. Oto chwila prawdy. I na razie ten kwiat odstawiam do wyschnięcia. Pokażę Wam teraz, co można zrobić z tymi mniejszymi kwiatami. Zacznę może od tego. Tak on wygląda. Z boku. Tak wygląda z tyłu. Jeśli chodzi o elastyczność, to jego płatki także są elastyczne. Co z takimi małymi kwiatkami można zrobić? Można na przykład użyć ich, aby ozdobić taką szerszą wsówkę. Sprawdźmy tego kwiatka, jak on wygląda. Podoba mi się to, że kwiatek nigdzie się nie zdeformował, nie zmienił wyglądu. Ja tego kwiatka wykorzystam, aby ozdobić taką spinkę. Tak wyglądają spinki po połączeniu z kwiatami. Tak to wygląda z tyłu. Ostatnie, co Wam dzisiaj pokażę, to to, jak połączyć te mniejsze kwiatki z szeroką wsówką. Do połączenia obu elementów użyłam cienkiego druciku. Konkretnie drucika z metalowej moskitiery. Pierwsze, co robię, to drucik składam na pół. A następnie będę go owijać wokół siebie. Aby było mi łatwiej, końcówkę druta przytrzymuję sobie pensetą. Nie owijam go do końca. Następnie biorę kwiatek i wkładam na drucik. Zsuwam go niżej. Teraz zrobię pręcik. Biorę malutką kuleczkę Hard i Soft i tworzę z niej łezkę. Zanim jednak tę łezkę połączę z drutem, to najpierw na drut położę klej, a następnie na drut umieszczam masę. Jeszcze poprawiam. Kwiatek przesuwam ku górze. Teraz, żeby ten pręcik się lepiej trzymał, to jeszcze docisnę jego brzegi do dołu. Następnie ten kwiatek muszę niestety pozostawić do wyschnięcia, inaczej będzie on się przesuwał. W międzyczasie natomiast spróbuję te pręciki podmalować na biało. Jak zwykle użyję farby akrylowej od Art Creation. Malowanie przy kamerze nie jest proste, ponieważ kamera zabiera mi mnóstwo miejsca. I ostatni pręcik. Sprawdźmy, czy ten kwiatek lekko już podeschnął. Okej, teraz będzie o niebo lepiej. Biorę wsówkę. Jeszcze sobie muszę odgiąć ten drucik i użyję pensety. A następnie patrzę, na jakiej wysokości chcę, żeby kwiat się znajdował. Ja dam na takiej i owijam oba druciki wokół wsówki. Trochę za nisko, więc trochę podniosę. I dalej bardzo ciasno owijam. Rozdzielam druty. I jeden drut owijam w jedną stronę.
a drugi w drugą. Następnie te druty obcinam. Ostatnie co robię, to maluję drut na czarno. I tak wyglądają gotowe wsuwki. Z przodu, z boku, z tyłu, z drugiego boku. Czas na podsumowanie i moją opinię dotyczącą masy Hardisoft. Nie będę owijać bawełnę, dla mnie ta masa to totalna petarda. Nie spodziewałam się tego, że ona mi się tak bardzo spodoba, a naprawdę mi się spodobała. Obawiałam się tego, że ona będzie dla mnie za miękka, a okazało się, że jej miękkość jest bardzo wyważona, jest bardzo przyjemna. To, co też ją wyróżnia na tle innych mas, to to, że tworzenie na niej tekstury jest bardzo przyjemne. Masa się nigdzie nie kurkowała, nic się z nią nie działo, nie pękała, także to było dla mnie miłe zaskoczenie. Nawet scalanie dwóch kawałków ze sobą to była po prostu przyjemność. Bardzo szybko to zrobiłam i jak widzicie, nie ma śladu po łączeniu. Kolejnym plusem tej masy jest to, że wyroby z niej wykonane są bardzo leciutkie. To mi się też bardzo podoba. Dodatkowo masa po wyschnięciu jest bardzo elastyczna. Nie wiem, czy tutaj widać. O, tutaj będzie ładniej widać. I jak widzicie, powraca do pierwotnego kształtu. Tę masę można też malować czy to barwnikami, czy pastelami, czy farbami akrylowymi. Pamiętajcie o tym, że produkty wykonane z masy Hardisoft należy popryskać werniksem. Ja także to zrobię po nagraniu. Ja się w Hardisoft wręcz zakochałam i nie dziwię się, że ona jest tak popularna, bo to jest masa, z której po prostu czerpiemy przyjemność z tworzenia. Czy to kwiatów, czy innych przedmiotów. Także ja Wam ją bardzo, bardzo polecam. Jest to masa, która sprawdzi się zarówno przy mniejszych projektach, ale też i przy większych. Bardzo się cieszę, że mogłam Wam ją przedstawić i sama ją poznać. Niedługo na pewno pojawią się kolejne filmy z wykorzystaniem Hardisoft. Jeszcze chyba nie wspomniałam, że tę masę w Polsce sprzedaje tylko sklep Iwankowo. Oczywiście link do kupienia tej masy znajdziecie w prawym górnym rogu i na dole w opisie. Także to tyle w tym filmie. Ja Wam bardzo dziękuję za jego oglądanie. Dziękuję sklepowi Iwankowemu za podesłanie tej masy do recenzji. Jeśli ten film Wam się spodobał, to zostawcie mi łapkę w górę, to Was nic nie kosztuje, a mnie bardzo motywuje. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa, pa!